Cześć farmerzy! Witamy Was bardzo serdecznie z naszej nowej farmy. A wita Was moja córeczka Ania. Dzień dobry! No i ja, czyli wujek Bochun. Moi drodzy, wybór nowej farmy był naprawdę bardzo, bardzo trudny. Podsuwaliście mi wiele linków do bardzo atrakcyjnych i konkurencyjnych wobec siebie projektów. Naprawdę z bólem serca odrzucałem co niektóre mapy, które no niby mi się podobały, ale brakowało mi magii w zupie. Jakby to w cudzysłowie w rzeczy ująć. Po prostu coś mi nie pasowało, coś nie czułem się na tej mapie albo zbyt dobrze, albo coś jednak, a to zobaczę jeszcze inną mapę, może tam znajdę to, czego szukam, tylko jeszcze sam nie wiem czego. Moi drodzy, i tak napotoczyłem się na mapę Mythica o nazwie Tungsdorf wersji trzeciej. Tungsdorf wersji trzeciej. Moi drodzy, to jest mapa, którą dzisiaj Wam zaprezentujemy. Wraz z moją córeczką zaprosimy Was do naszego nowego domu, czyli przy okazji wjazdu na farmę dzisiaj zrobicie nam też wjazd na chatę i oczywiście zabierzemy się za pierwsze czynności na naszej farmie. Zrobię to oczywiście z moją kochaną córeczką Anią, bo jakby nie było, ona tutaj jest bardzo ważna, prawda, pomimo tego, że gram z widzami, no to jednak chciałem ten odcinek, tą nową farmę, tą nową moją drogę życiową, wirtualną zacząć wraz z moją córeczką. Także moi drodzy, zaczynamy i serdecznie zapraszamy. Moi drodzy, oczywiście opowiem Wam o wszystkich tych sprawach, które przekonały mnie do tej mapy, dlaczego akurat wybrałem tą mapę, a nie inną. Mam nadzieję, że dość konstruktywnie podam Wam moje argumenty, może przekonam Was do tej mapy, a może nie, może ktoś po prostu po naszym odcinku również sięgnie po ten wspaniały projekt, a jeżeli nie, no to przecież nic się nie stało, przecież każdy ma swój gust. Moi drodzy, ja tutaj teraz na pasku hut pokażę Wam, że wpisałem już kasę, którą można powiedzieć, odziedziczyłem po poprzedniej kampanii 2 409 291. Tutaj oczywiście kasy mi już troszeczkę ubyło za ten czas. Czas może sobie spowolnię do jedynki, tak żeby ta kasa po prostu mi gdzieś tam przez palce nie uciekała, bo naprawdę mi się tutaj przyda. Okej, moi drodzy, w takim razie zobaczcie, jakie my tutaj mamy dobrodziejstwa. Przede wszystkim możemy tutaj zbierać co? Jak już Ania zauważyła, możemy zbierać pieniążki, czyli coś, co było na mapie Holzhausen. I taka jeszcze mała ciekawostka. Moi drodzy, właśnie tą mapę wybrałem również dlatego, że ona mi w kilku kwestiach przypomina mapę Holzhausen. A dlaczego akurat Holzhausen? Dlaczego akurat uczepiłem się tej mapy? Ponieważ Holzhausen była najczęściej typowaną mapą przez Was. Uważacie, że Holzhausen do mnie pasowała? No, nie zaprzeczam. Czułem się na tej mapie jak ryba w wodzie. Jednakże, może nie bez przyczyny wybrałem właśnie Tungsdorf wersji trzeciej. Wiele rzeczy jest tutaj podobnych właśnie jak na Holzhausen. No może na Holzhausen nie mogliśmy wchodzić do naszego domu, tutaj możemy. Proszę bardzo, mebli jeszcze nie mamy, bo my się dopiero wprowadzamy, także tutaj jest jakiś salonik. Nie zawsze tutaj się da wejść, trzeba sobie przykucnąć, trzeba naprawdę wyrafinowanie to zrobić. No raz się uda, a raz nie. Także wejście do tych pomieszczeń jest utrudnione. No tak czy inaczej, tutaj jest nasza kuchnia, tutaj jemy sobie śniadanko, nie Anno? No, a Ania swoje pokoiki ma na pięterku. Tylko zobaczymy, czy się tam uda wejść. Czasami się po prostu ta kamera blokuje i nie zawsze da się wejść. To nie do końca to jest tutaj... nie do końca tutaj jest z powodzeniem. Proszę, tutaj budujemy... urządzamy pokoiki dla Ani. Całe piętro jest jej, więc tutaj sobie zrobi pokoik dla młodej youtuberki. Tutaj co będziesz chciała mieć? Sypialnię? Sypialnia to może lepiej tutaj, nie? No. A tam będę robić rzeczy dla Paco. Rzeczy dla Paco? No dobra. Na tej naszej wiewiórki. Patrz, jaką masz łazienkę dużą. I widzisz? Cała twoja.
A ja z mamusią tam się zmieszczę na parterze, damy sobie radę. Też macie łazienkę. Też mamy łazienkę, proszę, ale my mamy tylko jeden pokój duży, a ty... Nie, to wiesz co? To ja jeden pokój ci muszę zabrać. Ja muszę mieć gdzie filmy nagrywać, Anno. Muszę mieć jeden pokój taki... tylko i wyłącznie dla siebie. Patrzcie, jak się małpka mała przedrzeźnia ze mną. Popatrzcie. Popatrzcie, jak ona się ze mną, jak wezmę normalnie pantofla zaraz. Ona tak zawsze, no to tak już córki mają i ojcowie z córkami. Tutaj, moi drodzy, możemy sobie wejść na strych? No niech będzie. Ty, a może ja sobie tutaj walnę fajny pokoik. I nie będziesz mi musiał zabierać. Ale nie, bo tutaj kibelka nie ma. Co ja sobie tu postawię? To i to ja oszalałaś? No gdzie ja tutaj będę to i to ja do góry targał? Do rynny będę robił. No znaczy się, nic jeszcze nie słyszeli, takich głupich pomysłów to ja nigdy nie miałem, nic z tych rzeczy, to trzeba gdzieś tam jakoś... No to czemu powiedziałeś? A nie wiem, no bo Anno, jestem dzisiaj przeziębiony, mam lekko zmutowany głos i wtedy się różne rzeczy dzieją. Moi drodzy, to jest nasza chata, tak ona mniej więcej wygląda, no wygląda jak wygląda, no wjazd na chatę żeście nam już zrobili, fajna jest, nam się podoba, Ania tutaj ma fajny taki cokolik na dachu, proszę bardzo. Będę może... mogła oglądać gwiazdy. Będziesz miała widok na naszą farmę, a my, moi drodzy, teraz jedziemy na naszą farmę w końcu. Mam tutaj, o! Pieniążek, pieniążek! Właśnie, ty jesteś tutaj poszukiwaczką złota. Tak, Ania jest dzisiaj poszukiwaczką złota, będzie szukać złotych monet, a ja będę zajmował się prezentacją mapy. Ania będzie mi też pomagać oczywiście. Będę pipać. Oczywiście, no jak najbardziej. Będę pipać, że znalazłam pieniążko. Pip, pip! Wystarczy i będę wiedział, że już jest pieniążek. Moi drodzy, ta mapa... ma jeszcze jedną fajną rzecz. Znaczy, wiele ma fajnych rzeczy, tylko że te fajne rzeczy chcę wam dawkować, no, odkrywać asy tej mapy tak po jednej, a nie wszystko naraz. Otóż wyobraźcie sobie, że jak na przykład jesteście gdziekolwiek w jakimś zabudowaniu i zostawicie bramy wjazdowe do tego zabudowania otwarte, to przy ponownym czytaniu tej gry, nawet po wyłączeniu, po ponownym uruchomieniu komputera, po prostu ten safe wczytuje się z otwartymi bramami w tym miejscu, gdzie otwarte bramy zostawiliście. One się nie respawnują i nie są wszędzie znowu pozamykane. I to jest fajne. Mi osobiście to się bardzo podoba. Nie wiem, jak to się jeszcze spisze na trybie gry wieloosobowej, ale mam nadzieję, że jednak się spisze. Moi drodzy, to jest moje główne gospodarstwo, a tak naprawdę gospodarstw tutaj jest trzy. To są główne takie zabudowania i ja je uważam, że to jest takie zabudowanie pod tytułem spichlerz, magazyn. Natomiast jest jeszcze zabudowanie pod tytułem obora krów i jest jeszcze zabudowanie pod tytułem świniarnia oraz... jak się nazywa? Owczarnia. Owczarnia, o właśnie. Termin mi z języka uciekł. Na szczęście moja córka mnie uzupełniła. Dobrze, moi drodzy. On mi nie uciekł. Co? Bo mi nie uciekł. A, bo wiesz co, człowiek czasami tak ma, że chce coś powiedzieć, ale... i fru, termin ci ucieknie i lipa, no i tyle to jest. I walnie mi... czasami taki termin, który w ogóle nie istnieje, sobie wyobraź nawet. Mi temu terminowi nóżki nie urosły. No, ale mi czasami urastają nóżki. No, dobrze, moi drodzy, przede wszystkim, co mi się już tak na pierwszy rzut oka bardzo spodobało na tej farmie, to przede wszystkim te półeczki. Ktoś to naprawdę fajnie sobie przemyślał, bo zobaczcie, nie dość, że są półki, one są jeszcze fajnie tutaj oznakowane. Możemy sobie tutaj zachować tak zwany ład, skład i porządek. Albo też, jak to inni mówią, artystyczny nieład. Zawsze wszystko się poniewiera. Te wszystkie łopatki, łyżki, te wszystkie... ciężarki. Zawsze się to poniewiera po całej farmie. Teraz możemy to sobie ładnie poukładać na tych półkach. Fakt, że będzie z tym troszeczkę zabawy, ale będzie to jakoś wyglądało. Mi się to bardzo podoba. Mamy tutaj na przykład pryzmę, ale pryzma jest stworzona z dwóch wałów ziemi. Nie tylko z jakiegoś betonowego po prostu słupka, czy też jakiegoś tam... jakiejś tam betonowej ścianki. Owszem, tu też jest beton, ale przede wszystkim jest ładnie usypany wał ziemi. To też mi się podoba. Wejdziesz na to? Co? Wejdziesz na to? Na wał? No jasne. Proszę bardzo, i mogę zbierać jabłka z drzewa.
Widziałaś? Super! Jak Adam i Ewa? No raczej Ewa. Ewa zeżarła jabłko z drzewa. No znaczy nie, ona zerwała jabłko z drzewa. No. No i kazała je zjeść Adamowi. Adamowi. Bohdan Smoleń śpiewał kiedyś fajną piosenkę. Niestety Bohdan Smoleń teraz jest w stanie bardzo krytycznym, w szpitalu bardzo cierpi. My Bohdanowi Smoleniowi oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, ale pan Bohdan śpiewał kiedyś fajną piosenkę. Ewa, co zjadła jabłko z drzewa? Ewa, na widok Adama ziewa. Kto zeżarł jabłko z drzewa? Ewa, Ewa, Ewa. Oczywiście było to tak troszeczkę w kontekście religijnym. Chodziło właśnie o zakazany owoc, prawda? Kto w Edenie zerwał te jabłko. Moi drodzy, ale my przychodzimy do konkretów. Do konkretów, a tymi konkretami są takie smaczki jak na przykład, no właśnie, to mieliśmy na Holzhausenie. Ja troszeczkę byłem tym zaskoczony, bo jeszcze nie wiedziałem, o co ten teges. Teraz już wiem. I moi drodzy, dzięki temu smaczkowi... Pieniążek. O, pieniążek. Miałeś mówić pip-pip. Ale pieniążek też może być. Wykrywacz złota mówi pip-pip-pip-pip-pip-pip. Ale słuchajcie, ten wykrywacz mówi pieniążek. I słuchajcie, te akurat elementy, takie wirujące ikonki, takie emblemaciki, to jest akurat myjka do ziemniaków. Po prostu możemy podejść, kliknąć sobie B i zobaczyć, jakby to wyglądało, gdybyśmy to już zakupili. Proszę bardzo. I to jest fajne, że ja mam co z tym hajsem tutaj zrobić. Zarabiam hajs i mam go na co wydawać. Ten progres po prostu, delektuję się tym progresem na tej farmie, prawda? Podchodzę, kupuję kolejne maszyny, nie tylko te rolnicze, ale i również te gospodarcze. I to mi się naprawdę bardzo podoba. Jesteśmy w Niemczech, więc pamiętajmy o tym, że są tacy, którzy zaprzeczyli temu bardzo stanowczo, gdy na pewnym wjeździe na farmę powiedziałem właśnie, że jest tutaj niemiecka precyzja i czystość. Byli tacy, którzy się zbulwersowali, byli to oczywiście Polacy, którzy wyjechali na jakieś tam prace dorywcze bądź też sezonowe do Niemiec i twierdzili, że Niemcy tak naprawdę nie są tacy czyści, tacy dokładni. Ale ja tutaj użyję przysłowiowego, że jest tutaj niemiecka precyzja. Jest tutaj czyściutko, bardzo mi się podobają takie elementy, jak na przykład, popatrzcie, tam na tej ścianie pod świetlikiem jest na przykład jakiś tam wentylator, są elementy suszarek, wentylacji, klimatyzacji i tak dalej. To mi się również bardzo podoba. Spodobały mi się nawet te charakterystyczne silosy. A dlaczego one mi się spodobały? Ano, spodobały mi się one dlatego, że mają te rury sypowe po prostu zrobione w taki sposób, że nie muszę manewrować tym ciągnikiem tak jak na gorzkowej V2, czyli na poprzedniej kampanii, że na milimetry muszę wbijać gdzieś tam po prostu przyczepą, żeby coś, cokolwiek, co mam w tym silosie, sypało mi się po prostu do przyczepy, prawda? Tutaj mogę śmiało podjechać wysoką przyczepą, żadnego problemu nie ma, te sypy na pewno mnie obsłużą. Tutaj mamy akcent, można powiedzieć, takiego malutkiego składziku drewna, czyli gdzieś tam siekierka wbita, jakieś tam drewno, które jest ten, tutaj jest nasz klakier, albo to jest ten Garfield, podobny do Garfielda? No, sierść ma jak Garfield. Ale popatrz, nawet taki niespasiony, nie? Taki fajny kotek. No, nie spasiony, więc... Słuchaj, jak się patrzy na zwierzę z góry i ono nie jest wypukłe na brzuchu, to znaczy, że zwierzak nie jest spasiony. No i a jak jest prosty albo ma wcięcie, to jest prawidłowa figura zwierzaka. No, no i ten, nie? Ma te wcięcie. Ten ma te wcięcie, czyli kot jest zadbany, czyli widzicie, my tutaj dbamy o zwierzęta. Pako też ma wcięcie. Tak, Pako też ma wcięcie. Ja strasznie nie lubię, gdy ludzie nie dbają o zwierzęta i je przekarmiają. Je myślą, że robią dobrze dla zwierząt, ale zwierzę przekarmione, uwierzcie mi, to nie jest nic dobrego dla zwierzaka. A tak w ogóle chciałam tylko powiedzieć, że to na pewno jest Garfield, bo Garfield, że ty widziałeś, jest taki okrągły bardziej. Garfield jest kotem brytyjskim, on jest taki nadmuchany, taką sierść ma taką, jakby był wyprany w pralce. Broń Boże, żeby wam głupie pomysły do głowy nie wpadły i żebyście ze swoich dachowców nie chcieli zrobić kotów brytyjskich i prać je w pralce. No bo... Och, no bo ludzie mają różne pomysły, dlatego ja muszę tutaj interweniować czasami.
No raczej nie widziałam, żeby Garfield. Słuchajcie, kolejny fajny akcent to to, że te zabudowania są dopieszczone. Zobaczcie, tam jakieś po prostu krzaczory, jakieś winogrona wyrastają spod dachu. Wyobraźcie sobie, że są tam jeszcze jaskółcze gniazda i tak dalej. Jest oświetlenie. Zobaczcie, jaka ładna lampeczka. To w nocy wszystko ładnie świeci. Przede wszystkim mamy tutaj również... Co to do diabła właściwie jest, to jeszcze nie wiem. Coś to jest, ale jeszcze nie wiem co. Otóż to. Ale co mi się podoba, to to, że z Holzhausen, pamiętacie, ja to bardzo sobie chwaliłem, mamy tutaj otwierane klapy na to, aby ten syp był zadbany, a nie żeby jakieś pierwsze lepsze błoto, żeby kot tutaj przyszedł, zrobił kubkę, albo podpadały jakieś różne chamoździe ze świata zewnętrznego, no i tyle. Żeby ktoś chciał jeść później z takiego zboża chleb z kupą? No dobrze, Aniu, zostawmy już ten temat, no przecież... Popatrzcie, tutaj mamy spichlerz i w spichlerzu bardzo mi się również podoba to, że po pierwsze, jak spichlerz, musi być dobra wentylacja. Jest, jest. I nawet ta wentylacja ma swoje odzwierciedlenie w dźwięku. Mamy tutaj spichlerz na wszystkie cztery podstawowe zbiory, co mi się oczywiście bardzo podoba, ale spichlerz ten jest również bardzo wykorzystany pod względem dodatkowych silosów. Zobaczcie, o tutaj, Aniu, czemu nie pipczysz? Moneta. No nie widziałam. Moneta. Mamy już czwartą. Także, moi drodzy, mamy dodatkowe silosy, coś tam jeszcze można pomieścić. Ja jeszcze dokładnie nie wiem co, bo ja na tej mapie obcuję dopiero, ja wiem, jakąś drugą godzinę, także jeszcze nie wszystko zdążyłem obczaić. Dowiemy się wszystkiego z biegiem czasu, ale również spichlerz ten został wykorzystany na to, aby zaopatrzyć się tutaj w opryski, w nasiona. Po prostu jest wykorzystany ten budynek, a nie, że jest budynek, do którego możemy tylko nawrzucać jakieś tam zboża i koniec koncerta. No i budynek stoi, płacić za niego trzeba, on tylko robi rolę właściwie czego. No. A tutaj jest po prostu ten budynek wykorzystany i to mi się bardzo podoba. Podobają mi się bardzo również te świetliki w dachu. To również wpływa na estetykę tego wszystkiego. Ładnie poukładane skrzynki, przypominam, są to skrzynki do ziemniaków w momencie, gdy je umyjemy. Tutaj mamy skrzynki do sadów, na jabłuszka, na jakieś tam śliweczki i inne takie. Aneczko, widzę, że Ciebie też bierze. Mam nadzieję, że się nie zaraziłaś ode mnie. Ja to robię, żebyś... Co? Że chcę coś powiedzieć. No to gadaj. Żebyś powiedział widzom o kamerce. A o tej kamerce. Moi drodzy, kamera mi się psuje. Ta kamera, która nas rejestruje. To jest taka zwykła kamera cyfrowa. Ona już swoje się napracowała. Naprawdę, tyle filmów, ile ta kamera nagrała, ile razy ona mi spadła, ile razy posłużyła za piłkę nożną, ile razy po prostu była nawet i zalana. Znaczy, zalana była raz. Także to jest naprawdę kamera, która stworzyła historię i niestety ona mi się coś tutaj już zaczyna psuć i może się zdarzyć tak, że znikniemy wam w okienku, bo ona mi się po prostu wyłączy podczas nagrywania. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale gdyby tak się stało, no to po prostu wrócimy w tym okienku, bo Ania ma za zadanie pilnować tej kamery. I monet. I monet, no. Moi drodzy, to jest nasz park maszynowy, ale nie sugerujcie się nim, ponieważ on się zmieni. To jest park maszynowy, który otrzymaliśmy wraz z tą mapą. Ja go będę zmieniał. Nawet nie będę pracował tym kombajnem. Będę sprzedawał te maszyny. Oczywiście wpadnie mi za to hajs, ale moi drodzy, rozsądnie. Jest! No. Rozsądnie, ponieważ ja hajsu potrzebuję bardzo dużo i też będę zakupywał nowe maszyny. Tutaj mamy jakiś dodatkowy plac magazynowy, tutaj mamy oczywiście maszyny. Niektóre sprzedam, niektóre sobie zostawię. Wszystko zależy od tego, co będę potrzebował w danej chwili. Tutaj mamy jeszcze jakieś dodatkowe boksy na siano, trawę, sieczkę. Także to jest, moi drodzy, taka część gospodarcza, gdzie głównie magazynujemy. Od paliwa, poprzez wszystkie plony, maszyny, a nawet sieczkę i możemy sobie w dość taki naprawdę przyjemny sposób odstawiać wszystkie te akcesoria do maszyn. No co? No, kicu, co? Chciała zobaczyć tylko, czy na półce nie ma monety. Na półce? Nie, to byśmy już widzieli.
Córcia, to byśmy, patrz, jakbym to tutaj tak podszedł i kucnął, to byłaby, nie, no raczej nie, tutaj nie. Dobrze, moi drodzy, a teraz pokażemy Wam mapę na takim powiększeniu, to znaczy, wiecie, na tym 9 to jest? Tak, na 9, mapę na 9 Wam pokażemy. Ona tak wygląda w miniaturce i powiem Wam szczerze, że nawet miniaturka jest bardzo zadbana. Zauważcie sobie, że przez cały Tungsdorf płynie rzeczka. Mamy też, moi drodzy, jakieś większe jezioro, które wpływa, można inaczej to nazwać, one po prostu wchodzi w teren lasu. Mamy dwa wjazdy do lasu, oczywiście, żeby dokonać jakichś prac w lesie, musimy ten las najpierw wydzierżawić, tak samo jak było to na Holzhausen. Zauważcie sobie teraz, że jesteśmy między polem 5 a 11. Pól tutaj mamy dwa, nasze pole jest pole numer 11 oraz pole numer 23, tylko z tym, że pole numer 23 jest łąką. Nie możemy tam niczego na chwilę obecną zebrać, jak tylko i wyłącznie trawę, co się akurat dobrze składa, ponieważ trawa będzie nam również bardzo, bardzo potrzebna. Moi drodzy, natomiast drugie gospodarstwo, albo kolejne zabudowania, które mamy na swoim gospodarstwie, jest to... Czekajcie, ja może tabnę się między maszynami. O, jesteśmy. Jesteśmy teraz między polem numer 12 a polem numer 22. Tam, gdzie widzicie, mruga zielony marker, że tam się teraz znajdujemy. Jest to zabudowa pod hodowlę krów, czyli po prostu obora. Zobaczmy teraz sobie, jak to wygląda. Tutaj również mamy kilka pomieszczeń, co mnie bardzo cieszy, ponieważ mapa nie jest mała. Jak jeszcze raz Wam wyświetlę mapę, zobaczcie, że tutaj mamy duże, średnie i małe pola. Przykładowe małe pola to pole numer 38, 37, 36, 39. Zaraz na górze mapy po prawej stronie, zauważcie sobie, tam gdzie jest Raiffeisen, tam gdzie sprzedajemy wełnę, nie trudno nie zauważyć. Moi drodzy, średnie pola to na przykład pola numer 24, na przykład pole numer 27, na przykład pole numer 20, ale na przykład takie pola jak pole numer 2, jak pole numer 1, jak pole numer 5, 10, 9, to są już takie większe pola. Ja wiem, one może na mapie nie wyglądają zbyt imponująco, może nie wyglądają na zbyt duże. Na przykład zauważcie sobie pole numer 3, które dzisiaj będę chciał zakupić, a potem Wam powiem dlaczego. To są już duże pola i na tych polach potrzebujemy większych maszyn. I właśnie dlatego te zabudowania możemy sobie wykorzystać jako miejsce ulokowania średnich lub dużych maszyn pod dane pola. I to jest bardzo fajne. Popatrzcie. Nie muszę tyrać, na przykład gdybym miał główne gospodarstwo, znaczy mam te główne gospodarstwo między polem 5 a 11 i nie muszę tam tyrać po nasiona, bądź też kombinować z modyfikacjami, z przyczepką jeździć, żeby gdzieś tam nasiona uzupełnić, tylko mogę przyjechać tutaj między pole numer 12 a 21, 22 i po prostu uzupełnić swoje siewniki tutaj od razu nasionami. Także to jest fajne. Oczywiście mamy tutaj hangar. Zniknij mi tutaj interfejsie, jesteś mi niepotrzebny. Mamy hangar, który również pomieści sporo maszyn, między innymi również i takie gospodarcze. Możemy tutaj zostawić kombajn, tak żeby nie jeździć po całej mapie, ale zobaczcie sobie na te piękne tutaj sprawy. Proszę bardzo, tutaj, moi drodzy, będą krowy. Tutaj będą krowy. Tylko że... Też tutaj jest dużo miejsca do tego, aby po prostu zmagazynować sobie jakieś maszyny. Mamy również boksy na przechowywanie składników do mieszalnika. A tutaj mamy mieszalnik, który musimy sobie zakupić. Jak widzimy, on jest jeszcze w skrzyniach. Mamy ikonkę, która się kręci w momencie, kiedy podejdę i nacisnę B, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Proszę bardzo, takie coś mogę sobie zakupić. Ale póki co jeszcze w to nie będę inwestował, ponieważ inwestycje zostawię sobie na później. Owszem, dokonam jakichś tam pierwszych, ale w tym odcinku, moi drodzy, z hajsem trzeba... Bardzo rozsądnie, żeby nie wydać wszystkiego od razu i naraz. Tutaj składuje się obornik, tutaj stały, tutaj płynny. Mało tego, mamy tutaj jeszcze boksy na młode cieloki. Mało tego, moi drodzy, mamy tutaj specjalne pomieszczenie, osobne pomieszczenie na
mleczarkę, proszę bardzo, tutaj podjeżdżamy chyba mleczarką i zbieramy mleko, chociaż pewny nie jestem. Mamy swoje własne biura. No pipi, mamy swoje własne komputery, możemy się pobawić w szefa farmy, mamy, proszę bardzo, drzwi, możemy wejść do jarki, tutaj mamy krowy. Krowy oczywiście mają swoje pastwisko, także wszystko jest jak najbardziej ok. Tutaj chyba jest wyjście na pastwisko, ale się nie mylę. Tak, Aniu, tutaj to było? Wyjście, tak, tu jest wyjście na pastwisko. Wielkie, duże pastwisko ze soczystą, pyszną trawą. To znaczy się, nie wiem, nie jadłem. No, Aneczko. Chciałem się zapytać, dlaczego mnie się pytałeś, czy tam było to miejsce, żeby krowy się pasiły? Przecież ja na tej mapie jeszcze nie byłam. A, bo Aneczko, kobieca intuicja jest taka intuicyjna. Chodzi o to, że mogłaś mieć przeczucie, że tam akurat jest wybieg. Chodzi o to, że kobieca intuicja to jest taka intuicja, która się... Jak człowiek sobie pomyśli, że tam takie coś może być, to zazwyczaj tam takie coś jest. I kobietom się to częściej zdarza, ta celna domyślność czegoś tam, niż facetom. Czyli częściej mi by się to zdarzyło niż tobie. Och jejku, dziecko, czasami po prostu twoje pytania mnie rozkładają. No ale Ania jest w takim wieku, gdzie pytania dlaczego, po co, co i jak po prostu rozkładają tatusiów na łopatki czasami. Tak? Nieważne, nie interesuj się teraz. Patrz, mamy taki firlock tutaj i ten firlock to jest oczywiście kolejna część mapy do ewentualnie zbudowania. Gdybym nacisnął teraz C, zakupiłbym za 3250 zł taką sobie rampę. Rampa jest potrzebna, ponieważ tutaj zbiera się również chyba obornik, o ile się nie mylę, a może się mylę, a może się nie mylę, tego jeszcze nie wiem, to sobie jeszcze sprawdzimy, bo mogę się mylić. Tak czy inaczej mamy tutaj tocki, widły, śmiotek, Ania będzie śmiotać tutaj fajnie. No to daj. Będzie zamiatać tutaj podwórko, no jak to będzie daj, niegrzeczna. To moi drodzy, taka jeszcze dodatkowa konsekwencja, czyli popatrzcie, co my tutaj mamy. Opony, mamy również worki foliowe, czyli w momencie, kiedy zarzucimy pryzmę sieczką, kiszonkę po prostu przykrywamy tym wszystkim, co folią i oczywiście na to rzucamy opony. I to mi się podoba, że taka jest konsekwencja w tej mapie. I tutaj dodatkowo jeszcze jest ten. Tutaj mamy wyjazd już z tego... drugiego, można powiedzieć, gospodarstwa w gospodarstwie. I opony. Tak. I moi drodzy, teraz szybciutko przejdziemy sobie do tego kolejnego. A, tam jest jeszcze silos. Tylko, że tak się zastanawiam, po jakiego grzyba ten silos tutaj mi akurat jest potrzebny. Chyba do magazynowania kukurydzy, żebym sobie zrobił jakąś ewentualnie, nie wiem co. Tylko kukurydzę to raczej komu bym mógł rzucić? Mi. Kurom. No, mógłbyś uprężyć na patelni, pozmarować mosokiem. Moi drodzy, aha, popatrzcie, tutaj jest jeszcze jedna taka fajna sprawa, że jak tutaj podejdę, to kupuję, no właśnie, tutaj kupuję mleczarkę. Mleczko. I wiecie co, bo ja tak po niemiecku szprecham, ale tak, co trzecie słowo, ale wiecie co, tu mi się wydaje, mleczko, że ta sprawa dotyczy tego tutaj skupu. Popatrzcie, bo mamy rodzaje roślin. Wszystko to, co podstawce, ale możemy również tworzyć kompost. I mamy tutaj, popatrzcie, coś takiego jak milk mleczko na godzinę. No nie wiem, o co chodzi. No nie wiem. Że ile krowy produkują tego mleka na godzinę. O to chodzi, tato. Że ile te krowy wyprodukują mleka na godzinę. Ale to kojarzy mi się... Jednostka H kojarzy mi się z tym, ale wiesz co, powiem ci tak, że no nie wiem jeszcze do czego to jest. Okaże się w praniu. No zielonego pojęcia nie mam, bo tam widziałaś, pokazywaliśmy widzom, że były dwie cysterny na mleko. No. Ale tutaj jest kolejna cysterna na mleko. No. Tylko, że na cysternie pisze homogenizer, czyli to jest mleko homogenizowane, czyli sprzedajemy tutaj mleko homogenizowane. Do serków homogenizowane. Czyli możemy... Podejrzewam, że tutaj sprzedaje się po prostu jakieś mleko homogenizowane, albo w naszym tłumaczeniu takie mleko już ubite na masło, albo co, nie wiem, no nie mam żadnego pojęcia, no nie znam się na tym. Słuchajcie, podpowiedzcie, co to ma być. Ja wiem do czego, do serków wiejskich. Albo śmietana. Albo do serków wiejskich. Śmietane.
Serek wiejski. Albo serek wiejski. No, serek wiejski. No i doszliśmy tutaj do jakiegoś porozumienia. Dobrze, moi drodzy, tutaj jest jeszcze jedno zagospodarowanie. Tutaj mogę oczywiście zagarażować sobie jakiś większy kombajn albo mojego wypasionego Volkswagena Das Schwingel. I wchodzimy jeszcze do takiego pomieszczenia, które zwie się warsztat. Tutaj również mogę zatrzymać sobie jakiś pojazd oraz oczywiście mamy drugi kolejny domek. Taki no. sam. To ja może tutaj sobie zrobię domek dla youtubera na poddaszu. O! Co o? Wysyłasz mnie do mieszkania między krowami? Nie będzie tak! Nie będzie tak! Se wymyśliła. Tutaj również można wejść na strych. Proszę. Po co pokazujesz? Przecież już widzieli. Pieniążek! Wiesz już po co pokazuję? Tak. Aczkolwiek nie wiedziałem, że tutaj będzie pieniążek, bo skąd nie bym miałem wiedzieć? A eksploracja się opłaca. Anno, a jeszcze trzy, jeszcze trzy monety i będziemy mieli taki... Znacznik? Wyznacznik, gdzie leży pozostałe 90. No to czekaj, ja będę jeszcze lepiej patrzeć. No i tutaj jeszcze jeden hangar, tak można powiedzieć, ukryty między tymi budynkami, ale potężny. Proszę bardzo, moi drodzy, tutaj są te wszystkie krowy. O, tu się będzie je doić i tak dalej, i tak dalej. Okej, moi drodzy, ale teraz śmigamy już na te trzecie gospodarstwo. Zobaczcie sobie teraz na mapę, między polem 15 a 18, między 16 a 14, tak na Krzysztof weźmiemy, mamy tam taki fajny napis Mix Station i moi drodzy, tam będziemy się teraz udawać poprzez teleportację do maszyn, które tam się znajdują. O, właśnie już nasz zielony marker tam się znalazł. Moi drodzy, to jest nasze trzecie lokum na tej mapie, nasza trzecia własność i to również jest fajna rzecz, ponieważ gdybyśmy teraz coś robili na polu numer 1, nie musimy tyrać tymi wszystkimi maszynami z naszego głównego gospodarstwa, czyli magazynu, który znajduje się między polem 5 a 11. Amen. No to jest fajne, nie Anno? Aniu, bądź mi tu teraz w pokoju Chrystusa. Dobra, słuchaj. Także jedziemy z prezentacją, można powiedzieć, i tak, świniarni, tak. I owczarni. Świniarnia brzmi tak jakoś... No co, no. Tak jakoś... No obora, no to nie ci będzie. No, już lepiej. Obora, w którym leży świnia chora. No co? Naprawdę? Chcesz sprzedawać schab od chorej krowy? A słyszałaś kiedyś ty o chorobach świńskich krów? Świńskich, Jezus, fu! Świńskich... Tato! Jak ja coś czasami palnę, to już nie nabiję. Ale to już widzowie mojego kanału wiedzą, że mi się takie sprawy zdarzają. Ja z tego słynę, jestem ja wręcz powiem, popularny. Ja to powiem lepiej, że... Słyszałaś kiedyś o chorobie wściekłych krów i świń? No przecież co, o ptasiej grypie słyszałaś? Tak? O wściekłych świniach słyszałaś? Z padaczką i żółtaczką? Nie? To takie rzeczy tutaj mogą być. Tutaj mamy kolejny marker. No gadaj. Czekaj, chciałem coś dodać do tego, co powiedzieć, że jak coś czasami palniesz, to już czasami... To czasami się da naprawić, że czasami nie. Wygarnia kociołek garnkowi. Dobrze, wracajmy. Jaki kociołek? Nieważne. Anno, wracamy do farmy. Tutaj mamy kolejny marker z kolejnym mieszalnikiem, ale chciałbym wam na coś zwrócić uwagę. Popatrzcie, jak ta mapa jest urozmaicona. Nie mamy tutaj mieszalników wszystkich takich samych. Zauważcie, że tutaj każdy mieszalnik jest inny. Aby nam urozmaicić tą mapę, popatrzcie, teraz gdy kliknę na B, mieszalnik, który nam już jest znany, ale jest inny niż te, które widzieliśmy do tej pory na tej mapie. Także fajnie, że autor tej mapy zadbał o to, żeby nam się tutaj jakoś specjalnie nie nudziło, ale nie będzie nam się nudzić, ponieważ słuchajcie, to też mi się bardzo podoba. Tutaj po prostu się chyba palety zbierają z łowiecek. One tutaj sobie tak jadą. I tutaj na bok są odsuwane. Ale wiesz, palety z owieczek nie brzmi za dobrze. A słyszałaś ty kiedyś o szczyżeniu owiec? Tak. No to tu się łowce scyzę. Ale posłuchaj, jak to brzmi. Tutaj leżą pewnie palety z owieczek. Chociaż nie wiem, do czego służy ta maszyna. Czy ona w ogóle wchodzi z nami w interakcję? Nie. Nie. Ale Anna, chyba możesz na nią skoczyć. Ja podejrzewam, że tu jest jakiś trigger do
Strzyżenie owiec. Nie wiem, co to jest do jasnej niepodległej. Może to jest po prostu rozdzielka tego tutaj taśmociągu, czy co? Rozdzielka? Rozdzielka, bo ciepalne. No przecież mówię rozdzielka, to ty mnie tutaj rozdzielasz normalnie. No i zielone światło tutaj świeci. Ale co? Co my te owce będziemy tutaj opalać? Może. Ej, ja już wiem. Ja już wiem. No, na przykład chciałbyś mieć brązowy sweterek? Nie. Nie będziemy takich rzeczy robić. Ale jakby ktoś chciał... Biedne oweczki, be. Słuchajcie, tutaj jakby... mamy bramę, ale... Słuchaj. Jakby ale... ktoś... No, wygadaj się, no. Jakby ktoś chciał mieć brązowy sweterek, abyśmy nie mieli brązowej owcy, to po prostu zafarbujemy i będziemy mieli brązową wełnę na brązowy sweterek. Są do tego bardziej humanitarne sprawy. Widzisz, co tutaj jest? Co? Brązowy barwnik pod tytułem obornik stały. Bierzesz sobie sweter biały z białej wełny, tutaj go sobie blim, 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 blim i proszę bardzo, masz brązowy. Bardziej humanitarne, a nie, że trzeba owce palić od razu. A przy okazji masz zapaszek taki, że w każdym autobusie, w każdym sklepie, wszędzie masz Aniu wolne. W autobusie masz miejsce siedzące, w sklep masz od razu pusty, wszędzie Aniu, same korzyści, żyć nie umierać, Aniu. Ty se to przemyśl. Ale posłuchaj, nie tak, żeby palić owce, to ty mnie źle zrozumiałeś, że jak już wełna będzie wylatywać, to po prostu nie mogłam akurat pipać. No. To po prostu tak wziąć i tak i będziesz miał brązową wełnę bez barwienia owcy i bez robienia fu. Tu jeszcze chciałem zauważyć, że na tych komputerach, na tych monitorach sprytna reklama Facebooka, twórcy tej mapy, czyli Mythika. Proszę bardzo, możecie sobie od razu tutaj na jego Facebooku po prostu popisać jakieś tam życzenia dalsze co do tej mapy. Także w każdym szaleństwie jest strategia. Tutaj mamy jakąś tablicę, tutaj mamy jakąś, co, szafkę? Aha, za nami się drzwi zamknęły i otwarły. Także tak to mniej więcej wygląda. Po raz kolejny możemy się pobawić w szefa. Tym razem, moi drodzy, tu jest owczarnia. Tutaj jest owczarnia, tutaj będę łowiecki. I zobaczymy, czy te łowiecki mają tutaj gdzieś wyjście. To. Anno, szukam, czekaj, patrz, bo tutaj są na mapie łowce narysowane. Czyli ta brama intuicyjnie musi być do wybiegun dla łowiecek. Ale... No co, ale? Co ci się znowu nie podoba? Ale... No co? Czemu jak otwierasz jakieś drzwi, to w ogóle żadnych jeszcze do tej pory nie zamknąłeś? A po co mam to zamykać? Ja wiem, że one się nie zrespawnują zamknięte, ale po co? No, niech się to wszystko wietrzy. No i tyle. Będziemy zamykać wtedy, kiedy po prostu będą już maszyny, kiedy będą zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie sobie, jak fajnie to jest zrobione. Ja może ukryję chód. Proszę, popatrzcie, no, jak super, nie? Bardzo przemyślane, bardzo swojskie i takie oryginalne wejście na wybieg. Mamy tutaj drut kolczasty. Nie wchodź na to, bo zrobicie się ała. Ała jak ała, ale wiesz co, ten drut kolczasty może również być wykorzystany jako tak zwany elektryczny pastuch, prawda? Czyli te druty są... podłączane pod niewielkie napięcie, to znaczy to jest chyba 24V, ale no, dla człowieka to jest no, też po pieści, ale zwierzak to czuje bardziej, mocniej. Także moi drodzy, tutaj mamy ogrodzenie, jakby jakaś owca jednak okazała się jakimś mustangiem, że przeskoczy to ogrodzenie, no to się, że tak powiem, w dupcy prosto do wody. Także no nie ma to tamto. Tam karmimy, tu poimy, także wybieg jest bardzo duży, bardzo bogaty, wysoczystą trawę, także łowiecki powinny być tutaj naprawdę bardzo zadowolone i opalać na pewno ich nie będziemy. To jest głupie pomysł, opalać owieczki. Nie wiem, kto to w ogóle sobie wymyślił takie coś. Ale posłuchaj jeszcze raz. Co? Zamiast robić fu wszystkim i żeby wszyscy od razu od ciebie uciekali, możesz po prostu wziąć to, kiedy już wełna wyfrunie z tej maszyny. Wyfrunie? No. No. Na skrzydełkach. To wtedy tą wełnę po prostu wziąć i
tą wełnę opalić. Bez opalania owcy. Jak chcesz opalić wełnę? Wełna jest zafopalna. Gdybyś chciała opalić wełnę, to wełna się zrobi... Fuu! Nie ma! Nie ma! Tak? No nie ma wełny! Wełna ci się spali, no! Jak ty chcesz opalić wełnę? Znaczy, ocza działa, ty! Nie, no tym sprayem po prostu tak... Psik, psik, psik. Słyszycie? Nie psik. Nie psik, tylko chrum, chrum. A to oznacza tylko jedno. A to oznacza tylko jedno. Skoro tu jest chrum, chrum, to znaczy, że tu będą świnioki. Czyli jednak przeszliśmy do tej części świniarni. Czy poznajecie to zabudowanie? Poznajecie to zabudowanie? No jejku, no świni, żeś nie słyszała. No? Jejku, otwórz okno, pełno tam tego biega. Słuchajcie, to zabudowanie powinno wam być dobrze znane. Otóż one również było na Holzhausen, tylko że tutaj jest wzbogacone o warsztat, proszę bardzo, jakiś rukcuk, jakiś po prostu wysięgnie, jakiś dźwig. Na tym wisiał pieniążek. I tutaj, jak otworzymy tą bramę, no to mamy, moi drodzy, świnie. To znaczy, mamy świnie. Znaczy, będziemy mieli świnie. Zebrałeś. No, zebrałem, bo Ania nie patrzy. No. Ja widziałam, tylko nie zdążyłam pipczeć. Pipczeć nie zdążyła, no. No tak. No i tak, moi drodzy, to wygląda. Niech się to wszystko tutaj przewietrzy, pootwieramy. Tutaj mamy oczywiście kolejne źródło obornika płynnego. Tutaj mamy oczywiście silosy, gdzie mamy sypać pokarmy, gdzie możemy to magazynować, żeby po prostu... O, proszę bardzo, mamy nawet zbiorniki jakieś na wodę, tamto, sramto, tamto, pamto i tak dalej, i tak dalej. Mamy również takie fajne smaczki. Gdzieś tam po prostu wchodzimy w jakiś kącik zabudowań. Znaczy, tutaj już jest mieszkalne jakieś... terytorium. Proszę bardzo, garaż, ale on się nie otwiera. Pieniążek! No to czemu nie pipczysz? Pi, 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 pi. Oddaj ty mnie to. No. Patrz, co zrobił. Także tutaj mamy... Patrzcie. Tutaj mamy... Patrzcie, co zrobił. No co ci zrobiłem? Poczesałem się w końcu. No, jasne, jasne. Mamy jak kosz na śmieci. Tutaj po prostu... Jak już mogę? Mnie tak będziesz czesać, to będę mieć chrzczochrona. Tutaj po prostu mamy, moi drodzy, jakiś domek mieszkalny. Chociaż, sądząc po oknach, to gdybym ja w takim domu mieszkał, to zaraz bym te okna wymienił. No ale mniejsza o to. Mamy tutaj po prostu jakieś zabudowanie gospodarcze i tato, tyle. Co? Nie narzekaj. Ja narzekam! No narzekasz na okna. No bo nie umyte na święta, no. Widział to, kto takie cuda. Czy teraz no. się zbliżają ich święta? No były, no ale okna czorne. No i popatrz sobie, tutaj mamy no kolejne skrzynki na mycie ziemniaków, tutaj mamy Słuchaj. Kolejne... Anno, czekajże, prezentujemy mapę, przeszkadzasz mi teraz. Ale czorne, bo to się mieści traktorami i te pyły się zbierają się i jest... No i są czarne okna po prostu. Więc dlatego się je myje. Ty rano się myjesz, wieczorem się myjesz, po południu się myjesz. No. Ale nie ma czasu. Anno, nie dyskutuj. Jedziemy z farmą. Słuchajcie, tutaj kolejna półka na zostawienie akcesorium, poukładanie je w sposób oczywiście jakiś tam... Proszę bardzo, kolejna... Mhm. A tu byliśmy, to jest na Łowiecki. No, tu jest na Łowiecki. Dobrze. Moi drodzy, jeśli chodzi o pozostałe zabudowania, to wszystko odkryjemy już podczas grania. Myśmy tylko pokazali wam te trzy główne zabudowania, między którymi będziemy się bardzo często poruszać. Teraz na mapie wysypało nam 90 pozostałych monet, aby po prostu wrzucić je potem do studni i zapchać sobie tym spichlerze. Ale jak też zauważyliście, jest jeszcze jedna cecha wspólna Holzhausena, czyli tej mapy, na której chcieliście mnie ponownie widzieć, z mapą Tungsdorf. Moi drodzy, mamy tutaj tablicę ogłoszeń. Dzięki temu będziemy mogli oczywiście co? Zbierać ogłoszenia i szybciej zarabiać hajs na jakieś tam maszyny. Okej, ale ja sobie jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz. Tak za świeżej pamięci. Wstecz. Nie. Tutaj to było, czy nie? Usychanie roślin włączone. Ja to sobie za świeżej pamięci wyłączę i zapiszę grę. Tak, żeby nie było znowu niescięstia w postaci plag egipskich. Jest wyłączone usychanie
roślin, a częstotliwość misji damy sobie na co 10. Brak misji? Nie. Nie da się dać inaczej? Tylko 2 i 5? Dobra, to niech będzie. O. I tak tu sobie zostawimy. Wzrost roślin normalny, usychanie roślin wyłączone. I tak to sobie zostawimy, tak będziemy grać. Czekaj, Anno, jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, czasami taki jest ambaras, że dwoje chciałoby naraz. Moi drodzy, sprawą bardzo ciekawą jest to, że w momencie, kiedy wczytacie sobie tą mapę już do waszych gier, czyli Farminga 15, będziecie mieli tak naprawdę dwie mapy. One są takie same, jednak będą się różniły. Możecie sobie zacząć kampanię na trybie uproszczonym, czyli na tym trybie, na którym ja teraz gram, czyli na tym standardowym, oraz na trybie z Soiled Modem. Oczywiście każdy wie, co to jest za modyfikacja, ona jest bardzo wymagająca. Będziemy musieli tutaj zwracać uwagę nawet na kwaśność ziemi i tak dalej, i tak dalej. Ja postanowiłem jednak nie zaprzątać sobie tym głowy, ponieważ nie mam tyle czasu na rozwój farmy, co standardowy gracz, który tylko i wyłącznie zajmuje się farmingiem. Ja, jak już wiecie, mam kilka serii na kanale i nad każdą serią muszę się skupić, dlatego nie mogę sobie pozwolić na to, aby przeznaczyć po prostu całą swoją uwagę tylko i wyłącznie na farminga. Jednakże największe moje wolne czasy pochłania mi OMSI 2. No i tyle. Okej. Okay. Moi drodzy, teraz tak. Z racji takiej, że przeniosłem się teraz do mojego... Aha, jeszcze jest jedna sprawa, którą chciałem wam pokazać. To jest ta farma, którą ja sobie wziąłem za magazyn. Jest jeszcze coś, co musimy wam pokazać, czyli kurnik, bo były tak, były owce, były świnie, były, co tam jeszcze było, cośmy pokazali? Były owce, były świnie, były krowy. Ale nie było kur. Tutaj jest fajne zabudowanie dla kur, ogrodzone oczywiście, mamy tutaj koryta na wodę, na ziarno, koguta jak zawsze i co jeszcze tutaj mamy? Kurnik, którego musimy... O! Pieniążek w środku. Jedna sta moneta, proszę bardzo, tutaj mamy kurnik, stąd zbieramy jajka, ale z tego co ja wiem, to z tego co zdążyłem się zorientować, to prawdopodobnie te jajka są wszystkie w tym kurniku. Nie trzeba tutaj nigdzie biegać po całej po całym tym tutaj terenie, od furtki do furtki, tylko zbieramy to wszystko z jednego miejsca. Zamkniemy tym razem wybieg dla kur, żeby nam kogut nie uciekł. I to jest też fajna sprawa, ponieważ na gorzkowej V2 irytowało mnie troszeczkę to, że kury mi wchodziły pod ciągniki. O! Ale tego tutaj, tej mapki... Mów głośniej, bo ciebie nie słyszę. Żebyś tej mapki nie wyłączał. Której mapki? No tej, która jest włączona. Tak, ta mapka, powiem ci, ona jest naprawdę bardzo ładnie wykonana. I teraz jeszcze jedna sprawa, póki mapkę sobie wyświetliłem, bo Ania mnie do tego zmotywowała. Moi drodzy, jest jeszcze bardzo ważny aspekt tej mapy. Nie przejedziemy sobie na przykład z pola numer 27 po ukosie całej mapy na pole numer 2. Nie zrobicie tego za grzyba. Choćbyście nawet kankana na rzęsach zatancowali, zjedli łyżkę cynamonu i nie wiem, co jeszcze. Choćbyście zaśpiewali Sing Alleluja po hebrajsku i nie wiem, co jeszcze, zjedli własne słuchawki. Nie zrobicie tego, ponieważ owszem, możecie przeskoczyć postacią jakieś tam mury, jakieś tam płotki, jakieś tam inne pierdołki. Każde pole ma swoją granicę. I ta granica jest wydzielona albo ogrodzeniem, albo fosą, albo jakimiś tam jeszcze innymi krzaczkami, żywopłotami i innymi pierdołami. Nie przejedziecie tej mapy po skosie. Także mapa jest dla cierpliwych pod tym względem. Od tego są ulice, jeździmy głównymi drogami, bądź też drogami gruntowymi. Na szczęście te niektóre drogi gruntowe są tutaj utwardzone, niektóre są takie z kolejnami, inne są utwardzone, także
Nie ma łatwo, panie Hawranek. To nie są takie łatwe panie rzeczy. Hawranek? No to się tak godo do pana Kowalskiego, tylko że Kowalskich już mamy za dużo w tym kraju, to zostawiliśmy tych Kowalsków i Kowalskich i przeszliśmy na Hawranków, no. No, także to tak mniej więcej wygląda. Popatrzcie, tutaj na przykład jest to, co ja mówiłem przed chwileczką. Dud kolczasty, dodatkowo fosa. Popatrzcie, mamy następne pole. Tutaj jest droga dla rowerów. I mamy tutaj buraki. Chyba buraki. Coś. No. Coś tam na pewno mamy. No. Także no każda tutaj każda granica jest inna, bo tutaj na przykład jest droga dla rowerów, bądź też jakiś chodnik. Ale na przykład podejdziemy tam do tego pola numer 6. Też przy okazji tu gdzieś jest Aniu Pipaj. No ale gdzie on jest? Tu gdzieś ale powinien jeszcze być. Nie, jeszcze nie. Jeszcze tam trochę, jeszcze trochę. Widzisz go? Nie, tylko że jeszcze. No tu gdzieś. Jeszcze kawałek i teraz powinien być prosto. No gdzie on jest? No patrz, jesteśmy w jego centrum. No i co? Nie w tą. Nie, bo teraz się oddalasz. Tutaj jest fosa, widzicie? O, proszę bardzo. Może w fosie? Nie w fosie, no bo popatrz, gdzie jest nasz marker, a gdzie jest hajs. O! O! Był tutaj gdzieś ukryty w trawie. No. Jak fosa wpadnie w trawę, to trudno ją dostrzec. Moi drodzy, żeby nie było, że tylko was dzisiaj oprowadzamy i nic tutaj nie robimy, zajmiemy się dzisiaj pierwszymi inwestycjami. Wow. Masakra. Włączę sobie teraz mapę. Moi drodzy, muszę się dostać na pole numer 3. Dlaczego na pole numer 3? Zaraz wam wytłumaczę. Otóż, gdyście nie patrzyli, oczywiście ja musiałem się z tą mapą zapoznać, co gdzie jest, tak żeby po prostu lamić jak najmniej na tej mapie, zapoznać się z tą mapą. Wiadomo, projekt ten musi mi być znany, aby bez żadnego problemu wpuścić tutaj, czy też zaprosić nowych gości i bez zająknięcia po prostu dać im pracę, wiedzieć gdzie co jest i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zapoznałem się już z tą mapą. No i wiem, że pole numer 3 to jest pole kukurydzy. A my dobrze wiemy, że na polu kukurydzy możemy zrobić co? Kukurydzę. No tak. Po co ja pytałem? No kukurydzę, no ale możemy pozbierać się. Sieczkę. Tutaj gdzieś jest. Czekaj, jeszcze, Aniu. Jeszcze Złotko. Nie bardziej. Gdzieś tutaj powinna być tablica i przy tej tablicy. Tam jest tablica, tam. Idziemy do tablicy ogłoszeń. Popatrz, jaka to jest fajna wysepka. Może się zatrzymać samochodem. Tak. I możemy standardowo, tak jak na mapie podstawowej. Akurat nie ma tutaj żadnych misji w chwili obecnej. No, ale może coś się pojawi w niedalekim czasie. No i gdzie ta moneta? Nie, teraz tu, jest. My tych monet nie potrzebujemy, ale jednak coś człowieka kusi, żeby te monety pozbierać, nie? Jak no, już widzi ciekawa, tą kropkę będzie, na mapie. Jestem ciekawa, co będzie, jak wrzucimy te monety. No jak co będzie? No jak wrzucimy do studni, najpierw trzeba tą studnię znaleźć, a podejrzewam, że będzie gdzieś w terenach leśnych. No to po prostu, co musimy zrobić? No musimy wrzucić je do studni, no i dostaniemy... Pieniądze? Nie pieniądze, tylko dostaniemy ten... No, zboża do magazynu. No to się opłaca. Opłaca się je znaleźć. Córka, bo droga nas prowadzi zupełnie gdzieś indziej. Ale polecieliśmy po monetę, to tam. Popatrz, ta droga dla rowerów, bądź też chodnik, prowadzi nas nie tam, gdzie chcemy iść. Musimy się wrócić do ulicy i pójdziemy teraz troszeczkę poboczem. O, idziemy z tej strony. Po tej stronie się idzie, tak? No, żebyśmy mieli samochód przed sobą. Ten, który jedzie z naprzeciwka. Dobrze mówię, czy źle? No dobrze, czy źle? No, śmiało. Zapanowała cisza. Słyszę ciszę. I zapadła taka bardzo niezręczna cisza. Moi drodzy, tutaj rośnie kukurydza. Kuku. Ale moja strategia polega na tym, że gdzieś tutaj jeszcze leży pieniążek. Moneta.
pieniążek. Po co ja zatem biegam po tych krzaczorach? Gdzieś to tutaj... Jeszcze bok. A co ja, kruca, mam pływać? Rzece, no do rzeki, no już. Te, co ty, biednego tatę, normalnie do wody. Nie, tutaj będzie przy młynie. Nie masz racji. Obstawiam, że będzie... Popatrz, ja chodzę po wodzie jak Cizus. Nie, pływasz. Nie, no chodzę po wodzie. Pływasz. W sandałkach, proszę bardzo. Patrz, widzisz, gdzie jestem? Nie pływam, tylko chodzę po wodzie. Pływasz, widzowie, przecież on się tak lekko buja, więc na pewno pływa. Ale żeś mnie już tutaj poobijała nieźle tym łokciem. A tam, przeżyjesz. Już mam 4 siniaki. Przeżyjesz. Mówię wam, co ja tutaj mam z tym gagatkiem małym? Co ja z tym gagatkiem mam? Co ja z tym gagatkiem mam? Moi drodzy, teraz... Aniu, uspokój się teraz. Chciałem wytłumaczyć... No mówiłem, uspokój się, bo przecież w kotalkę wpadnę. No przecież masakra jakaś to jest. Ojca biednego chcę zabić. Nie mówiłeś, że było tak. Dobra, Anno, uspokój się. Uspokój się, bo teraz chcę zrobić bardzo ważną rzecz. Moi drodzy, tutaj jest pole kukurydzy. I to jest jedno z większych pól. Więc, z racji tego, że mam dużo hajsu, zanim zainwestuję w cokolwiek, moi drodzy, chciałbym najpierw zakupić pole numer 3. Dlaczego? Już wam to pokazuję na mapie. Ano dlatego, że nad polem numer 3 jest biogazownia i bioelektrownia. Co jest mi niezwykle na rękę, bo całą sieczkę, no rzut beretem, gdzie mam wywozić, prawda, i układać to w tych pryzmach i już poddawać fermentacji. Natomiast, och, moje struny głosowe jeszcze cierpią, natomiast pole numer 3 potem mogę wykorzystać na przykład na cokolwiek inno, na przykład znowu na kukurydzę, no to, no co, mogę. I również tutaj do biogazowni wszystko zawozić. I to jest dla mnie fajny zakup, moim zdaniem dobry zakup. Ja wiem, że troszeczkę od magazynów głównych oddalony, bo wszyscy kupują pola zaraz koło swojej głównej siedziby, prawda, żeby daleko nie jeździć, ale ja nie. Ja zakupię pole numer 3 w chwili obecnej, żeby po prostu już tutaj zainwestować w sieczkę i oczywiście zarabiać na tym hajs. A pole jest duże, więc też będę mógł po prostu... Anno, ja potrzebuję tej ręki. Potrzebuję nią operować. Drugą też potrzebuję. Ona mnie zawsze chwyta za tą rękę. Na każdym odcinku, zauważyliście, albo mnie chwyci za palca, tak mnie chwyci za palca, tak, i tak mnie trzyma, tak. Jak ją po prostu w szpitalu z łona matki wyciągłem, to już mnie tak trzymała. Albo trzymie mnie tak, za rękę. Tak mnie chwyci za łokieć, tak mnie trzyma. I koniec. Ciekawe, czy też mnie będziesz tak trzymała, jak już se faceta znajdziesz. O, ja bym wtedy chciał, żebyś tak mnie trzymała. Naprawdę. Naprawdę byś... Wtedy to ja będę musiał trzymać za twoją rękę. O, jakie to słodkie. Teraz to jest dla niej słodkie. Pogadamy za kilka lat. Słuchajcie, kupuję pol... Ile? To chłamstwo jest! Tyle za pole wydać? Po prostu sobie przykucnij tak. No, przykucnij sobie, cię poklepię. O, Boziusz kochany. Tyle hajsu. No trudno, no, ale to się spłaci. To się zwróci. Ale już jest pole numer 3 moje. I to mi się również podoba, że mogę tutaj kupować pola. I to jest również element łączący mapę Holzhausen. Jeszcze raz przypominam, dlaczego porównuję do Holzhausen. Ano dlatego, że wielokrotnie, chyba... Kurczę, no nie przesadziłbym, jak 100 linków otrzymałem od was, bądź też wypowiedzi, że chcielibyście, abym wrócił na Holzhausen. Na Holzhausen było mi ciasno. Widzieliście, co ja tam musiałem robić. Na polu musiałem rozbudowywać tą farmę. A tutaj, popatrzcie, raz między polem 5 a 11, dwa między polem 12 a 21 i trzy między polem 15 a 18. Mam aż 3 miejsca, gdzie mogę po prostu zostawić swoje maszyny. I wcale nie muszę rozbudowywać tutaj czegokolwiek. Owszem, muszę maszyny, które kręcą mi się po prostu jako ikonki, czyli maszyny gospodarcze, prawda? Ale nie muszę tutaj robić innych rzeczy.
Masakra. Dobra. Także pole numer 3 zakupione. Anno, trzeba to wszystko opryskać. No. I tutaj to już nie są żarty. A deszcz nie zrosił? Anno, do jasnej niepodległej, no puść mi tą rękę. Czekajcie, moi drodzy, bo. Ja teraz się straciłem, gdzie ja jestem. Tu. Słuchajcie, przeskoczymy teraz szybciutko do kombajnu, którego ja nie chcę. Ja go sprzedam. Nie chcę tego kombajnu. Garaż. To właśnie pierwsze odcinki to będą takie, słuchajcie, pierwsze odcinki to będą takie porządki na farmie. Sprzęt, którego nie chcę, którego chcę zamienić na inny sprzęt. Będę się go pozbywał, będę kupował nowe maszyny. To wszystko tutaj zostawię, bo widły do palet, uniwersalne wiadro. Dla mnie to jest po prostu łyżka. Ciężarki, to wszystko ja zostawiam. Natomiast tą belownicę, tą prasę raczej będę zmieniał, także to sprzedam. Okej. Tutaj jest... właśnie, ale teraz pytanie. Ja tam mam jakieś inne. Dobra. Nie. Co nie? Nie sprzedawaj. Opryskiwacza tego nie sprzedać? Nie sprzedać. Ale Anno, popatrz, ja ci pokażę ten. Ja mam tutaj lepsze siewniki. No ty... To nie jest siewnik, tylko opryskiwacz. Jezus, opryskiwacz. No, jedno myślę, drugie gadam. Popatrz, jaki fajny Amazon. I po co ubierać się w plecaczki i zaczepiać na przodzie te zbiorniki? Ja podjadę sobie takim Amazonem, rozwinę skrzydła niby anioł albo jakiś gołębek pokoju i jadę se. Gołębek pokoju? No, gołębek. Nie zabrzmiało to za dobrze. No, gołębek, nie? No i co? Popatrz, tu ja mam też taką Unię. Unię? No dostałem na nią fundusze z Unii Europejskiej, to przez tą Unię. To co? Unia Europejska. Nie no, słuchaj, ja sobie chcę tego siewnika zakupić. Jezus, opryskiwacza! Anno, ja po prostu już tutaj szaleję. Mówi się opryskiwacz. No wiem, że się mówi opryskiwacz. Sprzedaj, okej. Okay. Ten też, okej. Okay. To będzie po prostu wymiana maszyn, bo nie chcę tych tutaj, które są dokładnie. Jeśli chodzi o tę czwórkę na pewno sprzedam, ponieważ ona mnie wkurza. Dobrze wszyscy wiemy, że z tym ciągnikiem jest coś nie ten tego. Jest, podskakuje jak ping-pong, nawet obciążony. Jest po prostu... wkurza mnie. Irytujący. Sprzedamy ten kombajn. Ile będziesz miał pieniążków? Anno. Te pieniądze pójdą jak woda. Zobaczysz. Zobaczysz, że one szybko się... Tego fligla też sprzedam. Ja nie chcę tego fligla, ja chcę większego. Okej. Okay. Nie wiem, czy będzie mi potrzebny aż tylu skibowy. No na te pola, no może się przydać. Dobra, zostawiam tą pięcioskibówkę, a nawet chyba sześcioskibówkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześcioskibówkę obrotową. Kosiarki też na razie zostawiam. Tą przyczepę samozbierającą. Nie. A na co mnie ona? Ja mam ładniejsze. Co jeszcze? To jest zgrabniarka. Przecząsacz. To jest zgrabniarka. No i co? No i chciałbym sobie zakupić, moi drodzy, z kategorii modyfikacji, ciągniki. Tylko, że tym razem postanowiłem... Ja mam taką strategię, że za każdym razem, gdy zaczynam nową kampanię, no to stawiam na maszyny, którymi do tej pory nie pracowałem. I bardzo często zadawaliście mi pytanie, dlaczego akurat nie śmigam jelonkami. Nie wiem, tak jakoś ignorowałem tą markę, dlatego dzisiaj kupię sobie kilka jelonków. Może kupię sobie John Deere'a, tego, proszę bardzo, 115 mechanicznych koni metrycznych. Czyli dużo? No, można powiedzieć taki średniaczek. Ten jest najmocniejszy. Ma 280 metrycznych koni mechanicznych. Proszę bardzo. I weźmiemy sobie John Deere'a. A, bo to jest... Kurczę, prawie taki sam. Mhm. Ale to jest jakaś wersja FM. Ale czym się różni wersja FM od wersji... Znaczy FM. FM. FH od wersji M. Czym to się różni? Tego akurat nie wiem.
Dobra, ale poszukajmy jeszcze jakieś inne John Deere'y. I tutaj mam takiego John Deere'a jeszcze. 240 metrycznych koni mechanicznych. Dobra, jego też kupimy. Kup. Mam też tutaj ursusiki. Tutaj jeszcze są takie jelonki. Ten ma tylko 90 kuców. O kurczę, te słabiutkie są. Tylko Tę 90. ósemkę z New Hollanda sobie na pewno zostawimy. To jest więcej niż pewne. No i co? To by było na razie na tyle, co? Anno. Ja nie wiem. Na razie koniec tych Ty tu zakupów. jesteś szefem. Trzeba rozsądnie z tymi zakupami. Mamy dwa Traktora. te New Hollandy, które sobie zostawiłem. Szukamy. O, są! Są nasze jelonki. Proszę bardzo. Są nasze jelonki, ale ten opryskiwacz duży. O, siwy dym. Siwy? Widziałaś ty kiedyś zielony dym? teraz sobie właśnie wyobraziłam. Jest taki zielony, taki jasno-zielony, wyfruwa z komina. Ładne te John Deere, nie? Aha. Teraz mam dylemat, który wybrać. Ten mi się bardziej podoba. Ja teraz marzyłam o... Słuchajcie, w ogóle nie znam tych maszyn. Nie jeździłem nimi do tej pory. Jak widzieliście, tak jakoś po prostu przez te 2 lata, od kiedy gram w farminga, John Deere były u mnie nie może ignorowane, ale jakoś tak nie ciągło mnie do nich nigdy. Nie potrafię tego wyjaśnić w logiczny sposób. Po prostu nie Ja ciągło mnie już do nich, ale kochałem teraz już mam życie. John Deere, proszę bardzo. No, ja też ciebie kocham, no. Au, au, au. Miłość boli. Proszę nie tutaj, bo tutaj coś mnie ostatnio. Jak się tutaj ściska, to mnie to strasznie boli. Teraz tak, Jakbym to Anno, miała jakiegoś ty musisz siniaka. mówić głośniej, bo ja ciebie osobiście nie słyszę. No I to wiesz, zrób tymi mikrofon tym razem od ciebie jest oddalony. sławkami tak, że hops i hop. Nie, bo ja muszę słyszeć, Aniu, maszyny. Czy ja odpaliłem już tą maszynę, czy jej jeszcze nie odpaliłem? To nie widać? Podjeżdżam teraz pod opryskiwacz i moim pierwszym zadaniem jest opryskać pola, zanim zbiorę z nich pierwsze plony. Dlaczego tak, a nie inaczej? Ponieważ podejrzewam, że te pola są nieopryskane. Nawet gdyby były opryskane, to ja na tym nic nie stracę. Wręcz przeciwnie, będę spokojniejszy, że aby na pewno zbiorą większe plony. Tak. I tak. Kurczę, potężne to, nie? Zrobimy sobie, Anno, póki tutaj stoimy, zdjęcie na wizytówkę. Albo nie, zrobimy to w polu. Przypomnij mi, że mam w polu zrobić zdjęcie na wizytówkę, ok? I będzie sweet focie. Teraz ze sklepu musimy jechać do mojego gospodarstwa, magazynu. Ja go tak będę nazywał. Magazyn. Jeśli powiem magazyn, wy będziecie wiedzieli, że chodzi o to gospodarstwo u dołu Główne. mapy, czyli to gospodarstwo główne, które no, służy jako typowy magazyn. Jeśli powiem, że jadę do obory, to będziecie wiedzieli, że jadę tam, gdzie mamy krowy. A jeśli powiem, że jadę do owczarni albo świniarni, to będziecie wiedzieli, że jadę do tego gospodarstwa między polem 15 a 14, czyli do tego Milk Station. Milk Mix to jest. Albo inaczej, mogę mówić Milk Station, Milk Max i no oczywiście magazyn. O, proszę bardzo. Przełączę się teraz na ciągnik. No i jesteś przełączony. No ale I czekaj, no. widzisz, patrz, patrz, jesteś przełączony. No Nie, nie, patrz nie. tutaj na ikonkę, jesteś Anno, przełączony. nie. Jestem teraz na maszynę z No. tyłu, którą wlekę. Przełączone. Ja już drogę znam oczywiście na moje gospodarstwo, ale nie znam wszystkich dróg. Znam tylko na gospodarstwa, ale na pola nie znam. Właściwie nie znam całej prawej strony tej mapy. Nie byłem jeszcze w lasach, ale wiem, że są na dzierżawę. Tutaj gdzieś będzie. Tutaj popatrzcie, jaka fajna gruntówka. Może się nią przejedziemy kiedyś. Proszę.
gdzieś tam powinien. Anno, nie majacz, tylko mów głośno i wyraźnie. Że gdzieś tam powinien być pieniążek. No, gdzieś tam powinno być. Tutaj mamy wjazd na nasze pole numer 23, czyli na tą łąkę, o której wspominałem wcześniej. Pięknie. Tutaj proszę bardzo, jakaś rzeczka, właściwie skrzyżowanie rzeczek. Mamy nawet pałki wodne. No fajnie to. I zobaczcie, jedzie się tą drogą i człowiek się czuje, jakby to w ogóle nie był farming, tylko albo OMC2, albo fragment mapy z ETS-a. O, tu już mamy nasze gospodarstwo. Uważaj, żeby wodę nie posnąć. Na gospodarstwo mamy 3 wjazdy. Otworzymy sobie bramy. Okej. Muszę rozkminić, do czego tutaj to jest. Ta taka tutaj rura. Z tym zielonym takim... No, z tym takim zielonym kikutem. Jeszcze tego... Albo po prostu... Aha! Już wiem, patrz, no, przecież to jest banalnie proste. Tu sypuję, a tu zbieram z powrotem. Ojejku, normalnie czarna dziura. Lura. Czarna dziura. Lura. Teraz tak, jedziemy sobie do magazynu. Wykręcę dużą maszyną. Okej, jest. Uzupełnij opryskiwacz. Świetnie. No to go napełniamy. Uzupełniamy. I też jest fajne to, że w tym opryskiwaczu za pierwszym razem zalejemy cały zbiornik, a nie tak jak w tamtym. Najpierw podjeżdżaj przodem, potem tyłem. A, układaj to. A tu masz wszystko w jednym, nie? No powiedz coś, kobieto. Z twojego... punktu widzenia. Przynieś mi ciastko, bo mam ochotę na słodkie. Ale jakieś dobre ciastko mi przynieś. Takie o smaku ciastka. Tam są rurki z kremem. Przynieś te rurki z kremem. Normalnie mam ochotę na słodycę. Jak widzę słodycę, to kwicę, a łocy mi świecą jak znicę. Niestety muszę wyjść z ciągnika, żeby te bramy pootwierać. Nawet taką dużą maszyną, no zwłaszcza taką dużą maszyną. O, właśnie. Czy da się tutaj coś pootwierać? Aha! I to ja lubię! Otwieramy drzwi. Właściwie je tylko uchylamy. Jak to teraz wygląda od zewnątrz? Ojej, to ja mogę przyhaczyć o bramę. Nie. Wsiadamy do środka. Tak chciałem tylko sprawdzić, co się da tutaj pootwierać. Zamykamy to. Lusterka! No proszę bardzo. No niesamowita sprawa. No po prostu ustawianie lusterek. No niesamowite. Roletka? No ale jestem mile zaskoczony. Na komputerze pokładowym da się coś poprzyciskać? O, że siwy dym! Anny? Proszę, nad kola, da się ściągać i zakładać. Co tutaj? Co tutaj się robi? Bo nie widzę. Kurczę, no nie wiem, co tutaj się robi. Nie jestem w stanie tego zauważyć. Może coś na zewnątrz ciągnika? Tablica rejestracyjna? Albo się mylę. Mylę się.
Nie wiem, coś tutaj po prostu... Aha! Chyba kumam, czacze. Już wiem, co tutaj się robi. Widzicie? Nie ma łap na tura. Jak nacisnąłem tamten guziczek, proszę bardzo, teraz będą łapy na tura. O, pyk, wychodzę na zewnątrz. Proszę, są łapy na tura. Czyli ten ciągnik mogę również wykorzystać jako ładowacz jakiś tam, prawda? Jakieś tam sieczki czy czegoś, albo jakiegoś innego ziarna, no nieważne co dokładnie. Je, no to mi się podoba. No i takie maszyny to ja lubię. Ale co jeszcze tutaj możemy? Ciężko zauważyć te zmiany tak od razu. I tutaj po prostu przełączamy ekrany. Prawdopodobnie ciągnik ten nadaje się do zatrudniania tych pracowników. On chyba sam będzie po prostu zbierał z pól. Ponieważ wiecie, co zauważyłem? Popatrzcie, na dachu ma taki tutaj radar, czy kurczę coś. Nie wiem to dokładnie, co to jest. Tak na czuja, na moją intuicję to biorę. Tak biorąc też na... Kurczę, no... Może tak to akurat działa, no nie wiem. Cholerny katar. No tak czy inaczej, tak mi się wydaje, że po prostu będzie świetnie przystosowany do zbierania automatycznie czegoś z pola. Dobra, wracamy do ciągnika i jedziemy w końcu na te pole. Musiałem się troszeczkę zaznajomić z tym ciągnikiem, bo kupiłem go teraz dopiero, nie oglądałem go wcześniej, chciałem go poznać, a poznać maszyny to podstawa. Wyjedziemy sobie najpierw na pole numer 11. Aha, popatrzcie, tutaj jest jedna wielka czarna dziura. Wygląda to troszeczkę mrocznie. O, przejdziemy sobie do tego. Popatrzcie, wygląda to mrocznie. Wow. Przerażająco. Co tutaj trzeba zrobić? Moi drodzy, tutaj magazynujemy po prostu gnojowice. No i tyle. Jak się tamte zbiorniki zapchają, przewozimy to tutaj, wylewamy i mamy. Jeszcze tak chciałbym zobaczyć ten ciągnik w momencie, gdy on jest oświetlony. Wow! No nieźle daje tymi światełkami. To będzie chyba mój ulubiony jelonek. Ale jeszcze nie sprawdziłem tamtych. No kilka ma tych pozycji świateł. No, podoba mi się. Bardzo dopracowany ciągnik. Koguty świecą? Świecą. Bardzo fajny ciągnik. Dobra, ale my musimy się zabierać za pracę. Jak te pole wygląda? Jakby się tutaj za nie zabrać? Wiecie co? Zaraz będę wszystko wiedział o tym ciągniku. Ojejku, co ty zrobiła? Torta? Nie wiem, jak mam to pokazać, bo... O, jak to przechylę, to mi się to wysypie, ale zobaczcie teraz do kamerki. Ona zrobiła torta. Torta z ciastek. Proszę bardzo. Teraz wszystkim ślinka cieknie, Anno. Trzymam? Mhm. Mhm.
Jeżeli rozwijasz już, to jest skrzydło, tak? Czy nie sądzisz, że tutaj jest trochę za mało miejsca na te skrzydła? No też mi się tak coś wydaje. Patrz, on się rozwija i rozwija. Bo już koniec. Ale podjedziemy teraz do kącika. Jak ci coś podać, to mów okrągłe rurkę lub po prostu ciasto. Okej? Anno, no. Słuchaj, przyniosłaś ciasteczka. Bozia dała mi ręce, więc teraz jak już są ciasteczka pod nosem, to ja sobie już dam radę. Och jejku, dałem sobie za duży promień skrętu na koło kierownicy i teraz muszę nieźle pokręcić tą fajerą. Co mi strzeliło do głowy, żeby sobie ustawić w farmingu promień skrętu 900 stopni? Nie wiem. Ja się na farmingu nie znam. Okej, teraz tak. Podniesiemy troszeczkę ten... Czy ja muszę wyjść na zewnątrz, naprawdę, żeby podnieść? A tutaj się nie da podnieść! A no widzisz, tutaj się nie da tego opryskiwacza podnieść. Bo czym on jest wyżej, tym ma większy rozbrysk. A popatrz, jak on tu jest nisko. Bo właściwie to się opryskuje wcześniej. To już jest za późno trochę, ale... I teraz tak, Aniu. Włączę opryskiwacz i zatrudnię pracownika. Zobaczymy, co się będzie działo. Panie, ty nie wyszłaś? No tak, 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 tylko że ten ciągnik... Tak też myślałem, że nie ma co się w takie rzeczy bawić. Nie radzi sobie. Myślałem, że to będzie ta funkcja, wiesz, że on sobie te wąsy narysuje. Pamiętasz? Mieliśmy coś takiego na Holzhausenie. Miał takie wąsy czerwone i wytyczał sobie drogę, nie? Myślałem, że tak to będzie działać. No niestety. A on ci zawiesił. Dobra, bo pracownik narobi nam więcej szkód, aniżeli po prostu dobra. Musielibyśmy go inaczej ustawić, ten ciągnik cały. Ale on nam przyhaczy tutaj o płoty. Nie, nie. Anno, są rzeczy, które musimy sobie zrobić sami. Koniec i kropka. No niestety. Jak sobie sami tego nie zrobimy, to nikt tego za nas nie zrobi. Jeszcze raz sobie wjadę na pole. Tutaj gdzieś chyba... A nie, to nie. To nie tutaj. Bo wiem, że jest jeden z tych ciągników był opisany w taki sposób, że zmieniają mu się kółka. Grube, cienkie. Ale nie wiem, który to był. Jeden z tych kierunków. No, podjedziemy raz jeszcze. Nie wiem akurat, dlaczego tu sobie ubzdurałem z tego. Albo jeszcze inaczej wziąć te pole. Podjedziemy sobie tak. Ja te pole dokończę opryskiwać już poza waszą widownią, ale teraz sobie to tą pracę zacznę. Tak, żebyście wiedzieli, co tutaj robię. O. Dodać ci coś? Czarne ciacho, dobra, niech będzie. Jak już tak grzecznie prosisz. O. Ła. Że pyszne? Bo zaczepi. No to ma bardzo szerokie ramiona, dlatego trzeba sobie po prostu podjechać w taki sposób, żeby... Spokojnie, gdzie mi się spieszy, co nie? Ja mam czas. Gdybym robił odcinki pół godziny, to już bym musiał to mieć zrobione. Okej. Pyk. I ostatnie ramiona. Gdzieś tam jeszcze musiały oczywiście zahaczyć.
Oprysk idzie, my jedziemy. Chcesz prowadzić? Wolę nie. Czemu? Będę ci podawać ciastka. Wolisz podawać mi ciastka? Anno, jak nie będziesz się uczyć, to przez całe życie będziesz narzędzia podawać. No to jak ty się tu nie będziesz uczyć, to przez całe życie będziesz mi podawać ciastka. No, trzeba się uczyć, prowadzić. Mama, dzień świętego Mikołaja. Aniu, ale życie to nie bajka. Trzeba się uczyć. Bez pracy nie ma kołaczy. Jak nie będziesz się uczyć, to ja to cienko widzę, kobieto. Cienko to widzę. Coś? Ty mnie tutaj teraz nie próbuj ugłaskać. Dobrze wiesz, o co mi chodzi. No, na razie nie, bo zjadłem jedne ciastko, drugie ciastko, na razie tyle wystarczy. Chociaż tak się zastanawiam, czy ja nie mogę... A dobra. I tak nie widzę teraz, gdzie plus minus już opryskiwałem, a gdzie nie. Tutaj, proszę bardzo, jakaś rzeczka. Uważaj, żeby tam nie wpaść. Teraz, proszę bardzo, co robię? Podnoszę poziom rzeki. Widać to coś w ogóle, że jest opryskiwane? No to tak intuicyjnie, nie? Na czuja tak zwanego.
Zostawiam tutaj tą maszynę, hamulec, gasimy ją tutaj i na tych pracach, moi drodzy, dzisiaj sobie zakończymy. Oczywiście ja wiem, że opryski robi się wcześniej, jak te zboża są niższe. Teraz to je właściwie niszczę, jeżdżąc po nich. No ale przy soi modzie to by było jeszcze bardziej przychlapane, dlatego postanowiłem właśnie grać bez tego soil moda. Są tacy, którzy twierdzą, że na tym soil modzie są jakieś tam błędy, że on jest jakiś tam wadliwy. Nie wiem, ja się nie wypowiadam, bo nigdy na nim nie grałem i raczej mnie jakoś to nie ciągnie. Tak jak powiedziałem, nie mam na to czasu, aby bardziej się poświęcać farmingowi. Ja sobie lubię tak dla swojego fanu pojeździć, pozbierać, spotkać się tutaj z wami, widzami, z ciekawymi personami, porozmawiać na różne tematy. Natomiast no, nie będę się tutaj bawił w zaawansowane jakieś farmienie. Okej, moi drodzy, to wszystko na dzień dzisiejszy. Pokażę wam jeszcze nasze zwierzęta, czyli naszego kota numer 1. Kot numer 1. No i dobra, jak już go przyniosła, to kota numer 2. Proszę bardzo. Kot numer 2, psiu, pako, zwierzę domowe, że tak powiem, torebkowe. Proszę bardzo. Widzieli, zadowolona jesteś? Tak. No. I oni pewnie też. Na dzień dzisiejszy to już wszystko. Pozdrawiamy. No i oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki z Farming Simulator 15. Moi drodzy, będzie się działo. Ja na tej farmie już zamierzam pozostać aż do wydania 17. Także nie lubię bardzo często zmieniać tych map. Tutaj się chcę zadomowić. Tutaj chcę się rzucić w wir prac. I mam nadzieję, że kolejni widzowie mi w tym pomogą, a wy oczywiście będziecie mnie dopingować odpowiednimi komentarzami w sekcji komentarzy pod filmem. W takim razie do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko, miłego weekendu wam życzymy. Pa, pa! Pa, pa.